Zaczynamy wtorkowy Brief Morning. Dzisiaj gościem jest Bartłomiej Rak, Socjomania. Cześć, dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Czołem. Podobno całe biuro Socjomanii czekało w gotowości. Liczymy na dużo serduszek, oczywiście dla Bartka. Nie widzę żadnych na razie. Zuzia, daj o, dzięki. Są serduszka. Co dzisiaj w prosówce? Wiesz co, przeróżne tematy, no przede wszystkim Instagram, można się przełączyć pomiędzy kontami, widzę, że wszyscy się strasznie cieszą. Śmieję się, bo to są takie pierdoły, które sprawiają po prostu ludziom ogromną przyjemność. Jeszcze tylko zostaje Facebook, żeby się można było między różnymi awatarami na Facebooku przełączać. Może lepiej nie, bo wiesz, no, myślę, jak jest takie ograniczenie, że musisz istnieć pod swoim imieniem, nazwiskiem, swoim profilem i tak dalej, to jednak jest bezpiecznie, ludzie mniej kombinują, bo jednak pomysłów na kombinowanie jest mnóstwo. Więc lepiej nie dawać jak gdyby takich możliwości. Jak rozmawialiśmy przygotowując się do tej rozmowy, to powiedziałeś, że nie jesteś zbyt wielkim fanem Twittera. Oj nie. A o Twitterze też się dużo ostatnio rozmawia. To co jest dla Ciebie takim najważniejszym narzędziem biznesowym, gdybyś miał wymienić jedno? No, jeżeli chodzi o media społecznościowe, tak? Czy tak, w ogóle tak. O cały marketing internetowy? Nie, o media społecznościowe. Media społecznościowe, okej. Okay. No to na pewno Facebook. Też trochę nawiązując jak gdyby do materiałów, które opublikuję w najbliższym czasie, znalazłem wczoraj taką bardzo fajną prezentację o Wielkiej Czwórce, czyli o Facebooku, Amazonie, Google'u i Apple'u. No i tam są podane jak gdyby przychody, czy w ogóle zasoby finansowe, które te firmy posiadają w kontekście zeszłego roku i tak ogólnie. No to są firmy, które myślę, że nie zejdą jak gdyby z podium przez jakiś... Przynajmniej przez kilkanaście lat, tak podejrzewam, więc na pytanie, kiedy się skończy Facebook, teraz już będę podsyłał zawsze tą prezentację, bo jest ona tak ryjąca głowę w kontekście tego, jak ogromny to jest podmiot, ile jak gdyby ma na siebie pomysłów, jak dużo inwestuje w siebie, że tak, ja stawiam na Facebooka. Mimo tego, że wszyscy mówią, że już się powoli kończy. Nawet ostatnio jest taki znany YouTuber amerykański, Casey Neistat. Mm. I ostatnio trafiłem w jednym wideo na właśnie pytanie, to był Q&A, jakie media społecznościowe będą istniały za ileś tam lat. To powiedział, że jedynego, którego jest pewien, to właśnie Facebook. No, wcale mi się nie dziwię. Wiesz, jak masz taką ilość gotówki, jesteś w stanie po prostu kupić prawie każdy podmiot, który jest, jak gdyby, robi się popularny na rynku. Nawet jeżeli nie w danym momencie, to może za kilka lat, tak jak było na przykład ze Snapchatem. Już teraz też się pojawia dużo artykułów w Stanach mówiących o tym, że Facebook właśnie teraz powinien kupić Snapchat, że jak gdyby stać go na to spokojnie i nie będzie żadnych problemów. Więc no, siła serwisu jest ogromna. A myślę, że Mark też ma głowę na karku, wie co robi. Jak patrzę na działania Socjomanii, a śledzę to, co robicie, zresztą trudno nie zauważyć waszej działalności, bo treści, które są marketingiem Socjomanii, tworzy zarówno szefostwo, ale też cały zespół. Czy jesteś w stanie podać jakieś takie najlepsze praktyki, czego się na temat dobrego, skutecznego content marketingu nauczyliście, bo też pewnie można gdzieś tam pójść w ilość, ale też gdzieś tam ta jakość jest istotna, prawda? Znaczy, to oczywiście się zmieniało na przestrzeni lat i to nie jest tak, że my robimy jakiś super idealny content marketing, bo w wielu miejscach mamy ciągle braki. Pewnie tam teraz w biurze siedzą i się śmieją, bo wiedzą, gdzie te braki są i jak z tym walczyliśmy. Za mało wideo robicie. Za mało wideo robimy. Znaczy, my robiliśmy wideo 2 lata temu. Robiliśmy coś takiego jak Socio TV, to już w sumie 3 lata temu w tym momencie. 15 odcinków nakręciliśmy z Kaśką w studiu, tak całkiem profesjonalnie. No i wiesz co, chyba przestaliśmy robić dlatego, że nie do końca czujemy ten format. I myślę, że do każdego formatu kontentowego trzeba po prostu trochę dorosnąć. Mhm. I na przykład jak zaczynaliśmy Socjomanię, i to tak już mówię ogólnie, nie tylko w formacie kontentowym, to mieliśmy taki problem, że dużo rzeczy, które robimy, to były takie rzeczy odtwórcze. Czyli jak gdyby dużo czytaliśmy, jak gdyby wiedzieliśmy, co się dzieje w Stanach i tak dalej, śledziliśmy to, ale jak gdyby mało potrafiliśmy włożyć od siebie. W sumie byliśmy tylko takim przekaźnikiem. I dopiero chyba w zeszłym roku przed taki moment, że stwierdziliśmy, kurczę, my już mamy tyle doświadczenia, mamy tyle wiedzy, że potrafimy powiedzieć coś samemu na podstawie oczywiście informacji, które gdzieś tam zdobyliśmy, na podstawie naszych klientów, doświadczeń. No i to był chyba taki okres, kiedy doszliśmy do momentu, że stwierdziliśmy, chyba teraz będziemy potrafili robić dobry content.
Bo już jakby wiemy, jak go przeanalizować, wiemy, co włożyć z zagranicy, wiemy, co włożyć z Polski, wiemy konkretnie, jak wygląda sytuacja u nas w działach marketingu, tak żeby ten content rzeczywiście był wartościowy. Bo taką misją główną, którą my mamy, jeżeli chodzi o socjomanię, no to jest przekazywanie wiedzy do działu marketingu, zaoszczędzenie im jednocześnie czasu, no bo oczywiście z tym mają problemy. Ale tak jak mówię, no to na przestrzeni lat to się zmieniało. Myślę, że do tego dorośliśmy po prostu i teraz powiedzmy, że w 70% jestem zadowolony z tego, jak to robimy. Zostańmy jeszcze na chwilę przy wideo, bo powiedziałeś, że jest to medium, do którego nie jesteście jeszcze przekonani jako element waszego content marketingu. A czy jest to format, który często pojawia się w waszych szkoleniach, czy w strategiach, które pomagacie tworzyć waszym klientom? Znaczy, może tak, chcielibyśmy, żeby się pojawiał częściej, ale tak samo wydaje mi się, jak my nie jesteśmy do końca przygotowani, tak samo też podobnie jest jak gdyby z naszymi klientami, więc bardzo jakby delikatnie staramy się sugerować wideo, raczej na zasadzie takiego, no spróbujcie, zobaczcie, jak to będzie, niekoniecznie nawet musicie to wypuszczać, bo marki nie są raczej gotowe na wideo. Owszem, można sobie wziąć, zatrudnić aktorów z zewnątrz, cały skład z zewnątrz i tak dalej, ale nie do końca jestem przekonany, że na tym to powinno polegać, tak? Że jednak tutaj powinno być więcej organizacji. A jak przyjdziesz teraz do dowolnej firmy i na przykład zapytasz, kto z pracowników chciałby występować w ich wideoblogu, to jakby wszyscy siedzą pod biurkami. Nie ma chętnych. Patrząc z punktu widzenia marketera, który jest odpowiedzialny za działanie jakiejś marki, która ma jakiś tam produkt, czy to spożywczy, czy technologiczny, mógłbym sobie pomyśleć, no tak, ale socjomanii jest tak łatwo tworzyć content, no bo oni przecież się zajmują contentem, zajmują się szkoleniami, no to oni w tych działaniach mają od razu podane na tacy to, co mogliby przekazywać. Czego firma, która, no tak jak powiedziałem, no, sprzedaje produkt, czy jest jakimś takim, no, typowym, przeciętnym brandem, może się nauczyć od was, na waszym przykładzie? Wiesz co, ja bym chciał, żeby się w sumie nauczyli takiego trochę samozaparcia, bo to tak jak ci powiedziałem, my zaczęliśmy socjomanię w sumie bez jakichś ogromnych doświadczeń. Mieliśmy doświadczenia po agencjach interaktywnych i to były 2, 3, 4 lata doświadczenia w przypadku niektórych. I to, jak sam wiesz, to nie było za dużo. W agencjach różnie to działa, agencje rzadko są ekspertami tak naprawdę, niestety. Więc my przez ten okres teraz, odkąd powstała socjomania jako spółka, no to jest 2012, no to przez okres tych lat naprawdę zdobyliśmy dużo doświadczenia i teraz, tak jak powiedziałem, że potrafimy tworzyć ten content, ale to głównie wynika z tego, że cały czas próbowaliśmy go robić, czyli nawet jak nam coś nie wychodziło, to i tak go robiliśmy cały czas. Kiedyś stawialiśmy na ilość, rzeczywiście prawie codziennie miał być artykuł i ostatnio robiliśmy porządki na naszym blogu i większość tych artykułów trzeba było wykasować, bo tak szczerze powiedziawszy, jak człowiek na nie popatrzył, to można było się zapaść pod ziemię, że lekki wstyd, żeby gdzieś coś takiego się pozycjonowało. Więc wykasowaliśmy te stare artykuły i teraz postawiliśmy raczej na jeden artykuł tygodniowo. Bardziej merytoryczny, bardziej dopracowany, z lepszą grafiką i tak dalej. Jakbym miał dalej wybierać, mogę pisać nawet jeden artykuł co 2 tygodnie. Byleby był po prostu merytoryczny i wartościowy na lata, a nie jakby wartościowy na teraz. Czyli jak widzę serwisy, które opierają się głównie na tłumaczeniu wiadomości ze Stanów, no to trochę się jakby z tego śmieję. To nie jest content marketing. A z czego to wynika, że agencje nie są ekspertami? To jest złożona sytuacja i jakby... Nie mają czasu? Nie wiem, czy wiesz, czy nawet będziemy w stanie w tak krótkim czasie na ten temat jakoś sensownie porozmawiać, bo to... To może inaczej, co mogą zrobić ludzie prowadzący agencje? Czy jest jakaś krótka ścieżka do tego, żeby jednak znaleźć tą jakąś przestrzeń i skutecznie podnieść swoją wiedzę? Bo to głównie chodzi, bo kompetencje są, zrozumienie tych mechanizmów, które naszą branżą kierują też, tylko pewnie brakuje czasu na wiedzę. No tak, przede wszystkim brakuje czasu, no a czasu brakuje dlatego, że najczęściej brakuje pieniędzy, czyli cały ten system, który jest pomiędzy agencją a działem marketingu, no nie służy do tego, żeby odpowiednio dużo kasy przeszło jakby w stronę agencji, tak? Dział marketingu cały czas oszczędza, agencja cały czas jedzie na oparach. Jak się jedzie na oparach, no to
z całym szacunkiem, nie mamy kiedy się po prostu uczyć. Skoro się nie mamy kiedy uczyć, no to trochę stoimy w miejscu. No to wtedy trochę nasz klient jest mniej zadowolony. Skoro klient jest mniej zadowolony, no to znowu nie przesyła do nas pieniędzy. No i to jest takie zamknięte koło. No, tych takich agencji z prawdziwego zdarzenia, myślę, że na polskim rynku można wskazać kilkanaście. To jest jak gdyby max, a wiesz, że tych podmiotów w sumie każdego dnia pewnie powstaje jakiś nowy. Jak gdyby próg wejścia w agencję to jest chyba najniższy z możliwych, bo potrzebujesz tylko domeny i w sumie można startować, bo pewnie komputer teraz ma już każdy. No ale co to da, tak? Bez doświadczeń. Te najlepsze agencje, które działają teraz na rynku, to najczęściej są założone przez osoby, które gdzieś tam zaczynały razem z polskim internetem, tak? I one są jak gdyby od lat jak gdyby w polskiej sieci, mają doświadczenia i potrafią te doświadczenia przekazać gdzieś młodym. Fajnie budują zespół i gdzieś tam nawet wewnętrznie inwestują w to po prostu przekazywanie wiedzy. Jak agencja powstaje teraz i jest zupełnym świeżakiem, no to musi mieć rzeczywiście na pokładzie same talenty, które po prostu będą potrafiły to jakoś udźwignąć. Bez tego to podejrzewam, że będzie ciężko. No, a pracowników utrzymać w tej branży jest bardzo trudno. Zresztą to jest na przykład jedna z decyzji, których podjęliśmy w ostatnim czasie, bo też się zastanawialiśmy, czy się, bo my jesteśmy głównie z Krakowa, zastanawialiśmy się nad tym, czy się rozwijać również w Warszawie i finalnie podjęliśmy decyzję, że nie, że zostajemy w Krakowie, a tutaj po prostu będziemy dojeżdżać. I między innymi dlatego, że po prostu jak obserwuję naszą branżę, jak zmieniają miejsce zatrudnienia po prostu jak rękawiczki, no to ja chyba bym nie chciał zatrudniać osób w Warszawie. A jak, jeżeli byś miał, będąc po stronie klienta, miał zatrudnić specjalistę do spraw digitalowych, jak sprawdziłbyś jego wiedzę? Czy to jest rzeczywiście osoba, która nie tylko powierzchownie wie tam, że na Facebooku to tyle postów, a na Snapchacie to 7 sekund? Wiesz co, zawsze dajemy jakieś proste zadania testowe, bo my też prowadzimy rekrutację w imieniu naszych klientów. Dajemy proste zadania testowe. Jak ten test zostanie rozwiązany, to są najczęściej jakieś takie bardzo podstawowe audyty, które trzeba przeprowadzić. Nie wiem, audyt SEM-u, audyt jak gdyby danego profilu na Facebooku, no tutaj można jakby wymieniać. Ale na takim poziomie bardzo podstawowym, no bo też chcemy szanować czas tych osób, które biorą udział w rekrutacji. Wiadomo, że robią to najczęściej po godzinach, pracując w innym miejscu, więc nie mogą się w pełni temu poświęcić. Więc jeżeli ktoś przejdzie jak gdyby dobrze ten pierwszy krok, no to potem na rozmowie wszystko wychodzi. Z naszym doświadczeniem na temat tego, o co pytać, a też widzimy na szkoleniach, o co najczęściej ludzie pytają, no to nie trudno zadać takie pytania, które pozwolą nam sprawdzić wiedzę takiej osoby. No też przede wszystkim, ja akurat w tym jestem bardzo słaby, to raczej moja wspólniczka Kasia. Ona jest taka bardziej ludzka i potrafi jeszcze też spojrzeć jak gdyby na daną osobę przez pryzmat, jak ona się wpasuje w zespół, czy będzie jak gdyby chciała być takim ważnym składnikiem tego zespołu. Czyli takie cechy bardziej ludzkie to już... Od razu serduszka, widzisz, trzeba było tak, Kasię od tak. początku mówić. Kasia, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ja raczej nie mam takiej zdolności, czyli opieram się tylko i wyłącznie na wiedzy. No a już przynajmniej kilka razy się niestety sparzyliśmy na tej zasadzie, że wiedza to jednak nie wszystko. A zgodziłbyś się z takim przeświadczeniem, że w tej branży najważniejsze jest doświadczenie, które można zdobyć bardzo szybko, jeżeli ma się od kogo nauczyć, a wiedza jest wtórna, bo i tak się wszystko tak szybko zmienia, że coś, co wiedziałeś dzisiaj, pojutrze może być tak, nieaktualne. Nieaktualne. Wiesz co, też odpowiem trochę przekornie na to pytanie. Swego czasu poszedłem na studia z marketingu internetowego na SGH i byłem bardzo niezadowolony i opisałem te swoje doświadczenia na blogu. No i teraz do dzisiaj ten artykuł jest bardzo mocno wypozycjonowany. Jestem przeświadczony o tym, że każda osoba, która zastanawia się nad wyborem studiów podyplomowych z marketingu internetowego w Warszawie, czyta ten artykuł. I często przez ten artykuł trafiają do mnie osoby z pytaniem, no dobra, to jak nie tam, to gdzie? No i z jednej strony mogę polecić na przykład zajęcia na uczelniach, gdzie my prowadzimy zajęcia, ale też nie zawsze jestem przekonany co do tych uczelni, czy co do całokształtu jak gdyby tej wiedzy, która tam jest przekazywana. I zwykle taką moją podstawową odpowiedzią jest, słuchaj, wybierz sobie jedną działkę w marketingu internetowym, w której się chcesz specjalizować, weź te 8 tysięcy, daj po prostu ekspertowi z tej działki do ręki, niech z tobą popracuje przez 2 miesiące i na pewno będziesz wiedział więcej niż po studiach.
I to jest jak gdyby trochę na tej zasadzie, że musisz połączyć wiedzę z doświadczeniem, czyli ani sama wiedza ci nic nie da, ani na przykład doświadczenie bez wiedzy no też cię specjalnie nie pociągnie do przodu. Więc jak jesteś w stanie znaleźć jakiś złoty środek pomiędzy tymi dwoma aspektami, no to będzie dobrze. Na koniec jeszcze chciałem wrócić do prasówki. Czy ty liczysz wydania kolejne prasówki, wiesz, który raz dzisiaj wysłałeś? Wiesz co, no, będzie 9 miesięcy i 11 dni. Możemy jakoś to spróbować przeliczyć. Czy po takim czasie jesteś w stanie wypowiedzieć się na temat opłacalności takiej działalności? Czy to jest coś, co możesz jako osoba prowadząca z firmy powiedzieć, dobra, tyle czasu poświęcam dziennie, opłaca się. Wiesz co, no, to na pewno nie jest tak, że nie wiem, ja przed prasówką nie czytałem, nie wiem, nie śledziłem. Oczywiście musiałem to robić. Ale jakby wejście w taki stały nawyk jest po prostu czymś niesamowitym. Ja też często jak znajdę w prasówce jakiś taki artykuł, to mówię, że to ryje beret, bo to naprawdę prasówka zupełnie wydaje mi się, że mnie odmieniła jakby i tak pod kątem ludzkim, i pod kątem wiedzy. Mam wrażenie, że to jest jakby okres, w którym nauczyłem się najwięcej do tej pory i jakby zrozumiałem najwięcej. Wszystko przez to, że po prostu, znaczy wszystko przez to, takie mam wrażenie oczywiście, że robię to stale, ciągle, po prostu każdego dnia te 5 artykułów staram się wynaleźć, które po prostu są najciekawsze, czytam je, gdzieś tam sobie odkładam. Jak je muszę jeszcze skomentować jakoś, no to jednak jestem zmuszony do tego, żeby je przeczytać w miarę od deski do deski, a nie, wiesz, tylko gdzieś tam prześledzić, tak jak to się często wcześniej robiło. Więc moim zdaniem najważniejszy jest nawyk. Czyli znacznie łatwiej się czegoś nauczyć, jak będziesz poświęcał na to godzinę dziennie, ale każdego dnia, czy na przykład 2 godziny co 3 dni i będziesz to robił stale. A ile poświęcam? No średnio poświęcam w granicach 1,5 do 2 godzin dziennie. Czy to się zwróciło? Ja jestem przekonany, że jak najbardziej. Czy to nie jest takie, przy kawie 5 minut, 3 linki, przeklejasz i gotowe? Nie da się. No i każdy, kto śledzi jakieś informacje, które nabywają do nas ze Stanów, z tej szeroko pojętej branży digitalowej, no to wie, że tego jest znacznie więcej niż na 5 minut. I w 5 minut to pewnie nie byłbym w stanie prześledzić wszystkich nagłówków, które gdzieś tam się, tytułów, które się pojawiają. No jeszcze trzeba to przeczytać, jeszcze trzeba to zebrać do kupy, rozesłać do ludzi, wrzucić na fejsa. No to trochę czasu zajmuje, ale tak jak powiedziałem, to jakby te operacje na tych tekstach to też nie jest czas zmarnowany, no bo jednak motywują do tego, żeby z tym tekstem się zapoznać w dokładniejszy sposób niż po prostu przeczytać tytuł. Bartku, dziękuję Ci bardzo Dziękuję. Za rozmowę. To było dzisiaj 55. wydanie Brief Morning, a moim i Waszym gościem był Bartłomiej Rak. Dziękujemy za serduszka, za uśmieszki i komentarze. Bartłomiej Rak, socjomania, z biura socjomanii w Warszawie. Jeszcze. Także serdecznie Ci Bartku dziękuję. Dzięki. I pozdrawiamy wszystkich i życzymy miłego wtorku.